krzemionki już z certyfikatem wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mamy dokument, który mówi o tym, że jesteśmy Światowym Dziedzictwem UNESCO. A co za tym idzie, czas zacząć działać i wdrażać plan zarządzania, który między innymi zobowiązuje do ochrony walorów kulturowych i przyrodniczych obiektu, jak i zapewnienia bezpieczeństwa turystów. Projekt też zakłada zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych, na co zwracał też uwagę sam ICOMOS i mówił, że musimy po prostu pracować nad tym, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły do naszej kopalni wejść, aby to, co jest pod ziemią, było dla nich dostępne. Plan zarządzania obiektem do 2030 roku był jednym z niezbędnych elementów do wnioskowania o wpis krzemionek do UNESCO. Przed kadrą wiele wyzwań i zobowiązań, które muszą zostać wykonane. Jest to latami usystematyzowane. Są też zapisy, które mówią o konkretnych działaniach w 2019 roku i myślę, że do końca tego roku na pewno one będą w jakiś sposób wdrożone. Tak, żebyśmy mogli za 2 lata spokojnie pojechać na kolejną sesję Światowego Dziedzictwa. Nie wstydzić się i nie bać, że ktoś może proponować odebranie nam statusu Światowego Dziedzictwa. To najgorszy ze scenariuszy, dlatego tak ważne jest podjęcie szerokiej współpracy instytucji publicznych, samorządów, jak i rządu, bo tylko wspólna troska o dobro krzemionek pozwoli na utrzymanie prestiżowego tytułu Światowego Dziedzictwa. Na wszystkich szczeblach, na wszystkich poziomach, od lokalnych społeczności począwszy, a skończywszy na rządzie. Wszyscy muszą dołożyć starań, żeby prace związane z dopełnieniem ochrony tego całego rejonu poszły sprawnie. Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa Krzemienia Pasiastego to 16 zabytek w kraju, ale pierwszy archeologiczny na liście UNESCO, jakim Polska może się poszczycić. Myślę, że ten fakt będzie decydował o tym, że ta pomoc będzie duża. Rozmawiałem na ten temat zarówno z panem premierem Morawieckim, jak i z panem premierem Glińskim, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Są sygnały obiecujące, wierzę w to, że powiat ostrowiecki, że samo Muzeum w Krzemionkach, że cały ten krzemionkowski obszar górnictwa pradziejowego będzie miał duże wsparcie. Za wsparciem idzie rozwój, a za nim zainteresowanie naukowców. Dziś w murach muzeum odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem osób zawodowo zajmujących się badaniami nad pradziejowym górnictwem krzemienia oraz nad obróbką surowców wydobywanych górniczo w pradziejach. My z racji tego, że no po prostu jesteśmy można powiedzieć najciekawszym miejscem wydobycia surowca krzemiennego na świecie, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa. No, staliśmy się jakby takim na samym początku, jak powstał pomysł na organizację konferencji, to od razu padł pomysł, że to będzie w Krzemionkach. Przyjeżdżają naukowcy, ale cieszą przede wszystkim wizyty turystów, których tylko w lipcu i sierpniu tego roku na Krzemionkach było ponad 21 tysięcy.